Drodzy lekarze, pielęgniarki, ratownicy medyczni. Wszyscy pracownicy szpitali i zakładów opieki zdrowotnej. Od pewnego czasu gracie najważniejszy mecz dla całej ludzkości. Toczycie nierówny bój z niewidzialnym przeciwnikiem. Natomiast wiemy, że macie w sobie tyle siły, że to właśnie wy odniesiecie zwycięstwo. W ostatnich dniach role się zmieniły i teraz to my jesteśmy waszymi kibicami. Zostajemy w domach i uważnie obserwujemy przebieg tego pojedynku. Wysyłamy do was naszą całą dobrą energię i mówimy głośno. Dziękujemy za to, co robicie dla wszystkich ludzi. Doceniamy waszą odwagę, nieustępliwość i wytrwałość. Jesteście dla nas wzorami do naśladowania. Bohaterami, których darzymy olbrzymim szacunkiem. Za kilkanaście lat to o was będą pisać w podręcznikach historii. To o was będą wspominać jako zwycięzców nad pandemią. Do tego jeszcze jednak wciąż daleka droga. Dlatego życzymy wam niespożytych pokładów energii, wytrwałości, upartości. Oraz jeszcze raz dziękujemy za to, co dla nas dotąd zrobiliście. Dziękujemy również wszystkim osobom, które dziś muszą normalnie pracować, by świat mógł dalej funkcjonować. Jesteście wielcy. Do wszystkich mieszkańców Szczecina, regionu, województwa i Polski apelujemy. Zostańcie w domach i stosujcie się do zaleceń. Robicie to przede wszystkim dla siebie, a tylko w taki sposób możemy dziś pomóc naszym bohaterom. Oni też mają swoje rodziny i bliskich, o których dziś muszą się martwić. Szczególnie gdy widzą nas lekceważących niebezpieczeństwo. Mówimy to jednym głosem. Dziękujemy. 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 Dziękujemy, że jesteście.